Nie, to orzełek nie może być problemem dla piłkarzy. Piłkarze, czy mieli orzełka, czy mieli logo, teraz jest i orzełek, i logo, to i tak wykonywali te wszystkie zadania, które muszą wykonywać i dawali z siebie wszystko. Na pewno był to jakiś, nie powiem nieprzemyślany krok, ale za wcześnie to się zrobiło. To mogło być wprowadzone dopiero po Euro 2012, ale sprawa została zażegnana i to już jest, tak jak powiedziałem, nie chcę mówić o tej historii. O tym już też nie będziemy mówić, to już też jest historia.